tu na razie jest lotnisko, ale będzie farma fotowoltaiczna, bo Poznańska Ławica chce również produkować prąd. I to całkiem niedługo. Energia nie z wiatru, a ze słońca ma być już od przyszłego roku pozyskiwana z farmy, która stanie na nieużywanych częściach poznańskiego portu. Teren lotniska to jest 317 hektarów, z tego prawie 200 stanowi rezerwę, która może być rezerwą terenową bądź pod rozwój lotniska, bądź właśnie dla tego typu aktywizacji gospodarczej, która wydaje się owszem, może i stosunkowo kontrowersyjna, ale jest o tyle bezpieczna, że łatwo nad nią zapanować, nie ma tutaj zbędnego ruchu. I może przynieść sporo korzyści, bo nawet 80% oszczędności na lotniskowej energii, choć ta będzie musiała być odprowadzana do ogólnej sieci, ale lotnisko na tym zarobi. Start budowy ma nastąpić jeszcze w tym roku, koszt 20 milionów złotych. Władze Ławicy chcą znieść skrzydła jeszcze wyżej, produkować nie tylko prąd, ale i paliwo przyszłości, wodór. Za 2 lata przy płycie lotniska ma powstać kolejna farma słoneczna, jeszcze większa. Energia w procesie elektrolizy zostanie zmagazynowana w postaci błękitnego paliwa. Założeniem jest to, abyśmy mogli ten wyprodukowany wodór do celów transportowych sprzedawać każdemu, kto będzie zainteresowany jego odbiorem. Zainteresowane będzie na pewno MPK. Już tej jesieni na poznańskich ulicach ma pojawić się 25 autobusów napędzanych wodorem. Te autobusy wodorowe przede wszystkim, no jest to już znacznie nowsza technologia, jeśli chodzi o napęd, a także zasięg autobusów przede wszystkim, ponieważ dzisiaj autobusy elektryczne no nie mają tak dużego zasięgu. Mniej więcej na jednym ładowaniu autobus elektryczny wykona około 90 km. W przypadku autobusu wodorowego to taki autobus, jedno zatankowanie na dobę bez problemu pozwoli mu na wykonanie tych kursów. Poznań, który już posiada autobusy elektryczne, jeszcze bardziej wykorzysta atuty zeroemisyjności. Możliwość przerzucania tych autobusów na tych liniach, gdzie nie możemy mieć autobusów elektrycznych, bo nie ma stacji dokujących, to jest kwestia nie tylko emisji zanieczyszczeń, ale emisji hałasu. W godzinach wczesnoporannych, w godzinach wieczornych te autobusy praktycznie są bezemisyjne, jeśli chodzi o hałas. Wiadomo, że jesienią wodór ma dostarczać dla poznańskich autobusów Orlen i jeszcze nie na Ławicy, a przy zajezdni na Miłostowie. Krzysztof Czub, Puls Dnia.